Dzień dobry, Kudełku, w pierwszym odcinku. Cześć, Naduśku. Dzień dobry. Cześć, Misia. Witają Was, Szabełki, kochani. Co prawda trzecie miejsce wolne, dlatego że nasz Gucio wyjechał dzisiaj, kochani, do Hanower. Tak? Znasz tam Getsego, Lewandowskiego, Pompanego i Pikachu. Czyli wszystkich, tak? Nie, jeszcze tych nie znam. Kogo nie znasz? Tego i tego, słuchaj. Nie znasz tego i tego, tak? Bo ten jest ósemka z Portugalii, a ten jest jedenastka z Francji. I nie wiesz, kto to, tak? A może ich wyciągniemy z tych paczek? Widzowie kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w bardzo szczególnym dniu, dlatego że to w dniu dzisiejszym, kochani, rozpoczyna się nasze euro we Francji 2016. Tu mamy oficjalną piłeczkę z nami, która będzie rozgrywała oczywiście z naszą czapką Polski. To jest nie liga, to będą, słuchaj, reprezentacje właśnie biorące udział w Euro. Otworzymy z Kudełkiem i z Nasią kilka, kochani, saszetek, które w Tesco były do zdobycia, kochani, jako Panini wyprodukowała specjalnie jako kolekcjonerskie karty. Natomiast tu będą naklejki, Kudełku. Zaraz będziemy otwierać, tylko tatuś króciutko wprowadzi widzów, powie jaki cel, co się dzieje, co będziemy, kochani, działać. W związku z tym, że tak jak mówiłem, kochani, dzisiaj startuje Euro 2016, czyli świetna, wspaniała impreza, kochani. Czekajcie chwileczkę. Tak, wspaniała impreza, natomiast my, kochani, dzisiaj mamy troszeczkę trudniejsze zadanie, dlatego że u nas nie jesteśmy w komplecie. Gutek wyjechał nam dzisiaj, kochani, do Hanower na świetny turniej. Zaraz powiem dokładnie, kochani, Raditz Immobile Cup w Niemczech. Będziemy, kochani, mieli wspaniałych przeciwników do rozgrywania zawodów. W grupie mamy Inter Mediolan, zdaje się, i wiele fajnych, wspaniałych, kochani, ekip. Nie wiem, coś się stało z naszym internetem, kochani, dlatego jak tylko on do nas wróci, to zaraz dam Wam informację. Bo dzisiejszy odcinek, kochani, to będzie kibicuj z nami, z Szabełkami. Przygotowaliśmy, kochani, kilka flag, takich flag na samochody, które będziemy chcieli rozdać dzisiaj na mieście, ale żeby nie było tak łatwo, kochani, to zobaczycie w następnej części, co trzeba będzie zrobić, żeby taką flagę od nas dostać. Także puszczamy się dzisiaj na trening. Mamy o 17 godzinie zajęcia na Rajskiej. Dzisiaj Szabełki trenują. O 17? Tak, dzisiaj o 17. To w piątki są tylko o 17. Tak. Tak, trenujemy o 16, w piątki trenujemy o 17, natomiast, kochani, w nocy po meczu inauguracyjnym Francja zdaje się z Rumunią, będziemy jechać właśnie do Hanower, kibicować Gutkowi, dlatego że Gutek, kochani, już jest na trasie z kolegami z Zagłębia. Natomiast oni już jadą? Tak, oni już przed chwilką dostałem informację, kochani, że oni już są za Dreznem, także... Tak, oni są już, kochani, za Dreznem, natomiast tak jak mówiłem, kochani, zobaczcie, odzyskaliśmy internet, to jest zdjęcie chłopaków, kochani, z trasy, właśnie gdzieś tutaj na chwilkę sprzed startu, natomiast to są ekipy, które w tym turnieju biorą udział, zobaczcie, Manchester City, Schalke, Genk, Benfica Lizbona, Inter Mediolan, Hanower, Sevilla, Besiktas Sztampu i wiele, wiele wspaniałych zespołów, wśród nich nasze Zagłębie U10 i Lech Poznań, życzymy Wam świetnej zabawy, także my Euro 2016 zaczynamy, kochani, w Niemczech. Oby to był dobry znak dla nas, natomiast w tej chwili, Nadusiu, zapraszam Ciebie, zrobimy teraz mały pojedynek, zobaczymy, czy z kilku saszetek, powiedzmy, najpierw otworzymy, myślę, około 5, może 10. Chodź, Nadusiu, zapraszam Ciebie. Będziesz ciąć Kudełkowi, dlatego że Kudełkowi... Oczywiście, jedną będziesz otwierać Ty, drugą będzie otwierał Kudełek. Albo może zrobimy inaczej, kochani widzowie. Ja wskakuję teraz na statyw i może ja będę operował nożyczkami, a Szabełki będą szukać, uwaga, Polaków albo Irlandii. Zobaczymy na pierwszy mecz, na inaugurację, czy... Ty szukasz Polaków, tak? No trudno, był pierwszy Nasia, to ty będziesz szukała Irlandczyków. Zobaczymy, kto wygra, czy Irlandia Północna, czy Polska, kochani. Chodzi o to, że to taka troszkę nasza mała wróżba przed meczem, który odbędzie się już w najbliższym czasie. My w ogóle ten mecz będziemy, kochani... Już sekundkę, Misiu. My ten mecz będziemy, kochani, oglądać na trasie. No tak jest skonstruowany, kochani, ten czas u nas teraz.
Witam Was również. Szabełki, przesuńcie się tak, żeby tatuś mógł być z Wami. Cześć moi widzowie. Także dzisiaj będziemy rozdawać, kochani, flagi na auto. Buźka, Buźka Chudełku. I Buźka, Tobie Buteczku. No Butek jest daleko od nas. Już myślę, że na pewno są za Berlinem. Natomiast w tym momencie... To jest kogo? Kudełka, tak? Kto mi to podał? Losujcie. Tych saszetek jest tutaj sporo, natomiast zobaczymy, kochani, co to za naklejki, czy to oficjalne naklejki, czy jakaś nowa edycja, czy oficjalne naklejki na Euro 2016, dlatego że tu jest Panini Superstars, czyli tak naprawdę nie wiem, czy to są, kochani, naklejki na Euro. Może one nie są na Euro, bo Superstars, no sama nazwa wskazuje, to super gwiazdy, także może tutaj będzie Nasiu, tylko wiesz co, może się okaże, że tu nie ma Irlandii. Widzicie, widzowie, my mamy odcineczki bardzo spontaniczne, już z tego nas znacie. Wiecie, nasi kochani widzowie, że my nie robimy żadnej reżyserii. My się po prostu szybciutko organizujemy, cyk, cyk i rozpoczynamy odcinek. Także to jest nasi, tak? Tak. To jest nasi. Teraz daj tatuś kudełkowi otworzy. To jest taka saszetka? Na koniec umówmy się, że wezmę kamerkę i pokażę Wam zbliżenie tych kart. Nie da się tatuś tego otworzyć. Zaraz tatuś pokaże, jak to otworzyć. Patrz, jak już z każdej strony to nadetniemy, myszko. Tak się naklejki najlepiej otwiera. Wiesz, jak już z każdej strony to nadetniemy, to z której strony musi się nam popatrzeć. Tak o robisz, patrz, misiu, cyk, cyk i ona już się zrobiła. I teraz już tatuś daje naklejki kudełkowi i zobaczymy, jak to jest. Czy tu będą gwiazdy z Irlandii, czy tu będą ogólnie gwiazdy, kochani. Dlatego, że myślę, że firma Panini współpracuje blisko z Tesco i właśnie na tą okoliczność nam... No właśnie patrzę, że w tym momencie Panini Superstars, kochani, zbieraj znaczki i wklejaj ją na swoją kartę kolekcjonerską, aby kupować ekskluzywne plecaki i piłki Panini FIFA 360 z 50% rabatem. No to kochani, patrzymy. Tutaj mamy Antoni Griezmann. Jestem tatą. Patrz, jestem ty. Dobra, powolutku. Czyli kudełek ma Antoni Griezmann, tak? Antoni Griezmann, kochani, to jest... Aha, a ty masz Vertonghen. Słuchajcie, no Griezmann ma 86 statystyki. To jest moja karta? Nie, no ty swoją trzymasz w ręku. Kudełek ma Griezmana. Czekaj, Szymon, bo już teraz jeszcze nie. Czekajcie, widzowie. Malutkie sprostowanie do odcinka. To są karty, widzę, zupełnie inne. Myślałem, że tu będziemy mieć naklejki Euro, natomiast nie mamy naklejek Euro z racji naszego czasu. My go teraz mamy bardzo mało. Turniej, trening, turniej, trening, trening, turniej, trening. I tak naprawdę, kochani, strasznie rzadko zasiadamy przy tym stole. I dlatego nie jestem kompletnie na bieżąco. Momencik, kudełki. Dlatego w tej chwili mamy kompletnie spontaniczny odcinek, który urodził się, poleci poza kolejnością, bo tam mamy bardzo dużo materiału na kanale. Natomiast w tym momencie zobaczcie, Antoni Griezmann na kartach Panini Stars, kochani, karty robione na okoliczność dla Tesco, bo tutaj widzimy, kochani, znaczki Tesco. Tu widzę, że w tym momencie się chyba coś odkleja i patrz. Ale nie, tatuś, bo tu trzeba mieć jakiś ten. Trzeba mieć jakiś taką kartę. Słuchajcie, musi nas ciocia w to wprowadzić, dlatego że my w tym momencie mamy pełno znaczków z tyłu, natomiast tu mamy Griezmana z Francji dla kudełka, a Nasia miała, kochani, Vertonghena z Belgii. 83 Vertonghen, 86 Griezmann, także 1-0 dla kudełka. Po kudełka stronie jest Griezmann, po Nasi Vertonghen. Otwieramy następne karty. Poproszę. Kudełek wybiera sobie to. Także kochani, myślałem, że zrobimy pojedynek proroczy, będziemy patrzeć Polska-Irlandia, ale nie zrobimy takiego pojedynku, kochani, bo nie jesteśmy obkupieni w nowe naklejki ani w nowe karty. To wynika wszystko z tego, kochani, że bardzo aktywny tryb życia prowadzimy. Taki wyjazd do Hanower kosztuje nas naprawdę sporo pieniędzy, kochani, i wierzcie, że nie jestem w stanie i na Hanower, i na karty jeszcze mieć środki. To wszystko jest naprawdę nie takie proste, jakbyście chcieli. My jesteśmy... niezamożną rodziną, no. I jak mamy do wyboru, kochani, grać, a kolekcjonować, to nie gniewajcie się, my gramy, no. To jest dla nas ważne, to jest nasza pasja, my to kochamy. Ale w tym momencie dzięki cioci, to jest Nusi, a to jest kudełka. Dzięki cioci mamy fajną zabawę, ciocia, uwaga, tak o trzeba zrobić, cyk i już jest otwarte, proszę. Kochani, a proszę, Nuśka ma Łukasz Piszczek. Mamy polskiego, kochani, naszego obrońcę. 80 został skatalogowany. O, kudełek z Busquetsem, 86, czyli jednak kudełek wygrywa, kochani. No, to w takim razie 2-0 jest dla kudełka. Tuśku, a te oddajemy, bo tu są jakieś naklejki do wlepiania. Potem dowiemy się, gdzie je wlepiać. Wybierać następne.
Natomiast, kochani, tak naprawdę tą serię, którą chcemy Wam pokazać teraz, w trakcie, kiedy będziemy tutaj w Niemczech, to będzie seria, gdzie będziemy się właśnie troszeczkę bawić z Wami tymi kartami, ale chcemy zabrać kamerkę ze sobą dzisiaj, kochani, na trening, ale niekoniecznie nagrywać trening. Będziemy chcieli się po prostu spotkać i kilka tych naszych tutaj flag rozdać na kibicowanie. Mamy ich przygotowanych kilka flag, które się zawiesza na samochodzie. Podaj pudełku telefonii. Tutaj leży, bo będzie dzwonił i przeszkadzał w odcinku. Okej. Dobra, to jest kudełka, proszę. Mamcia, my nagrywamy. Jak nie pilne, to zaraz oddzwonię.